Zamawianie w internecie od prywatnych sprzedawców, a tym bardziej tych pochodzących z Chin, z całą pewnością można by zakwalifikować jako loterię. Aż dziwne, że ustawa hazardowa jeszcze się tym nie zajęła. Zamawiamy jedno, dostajemy drugie, albo trzecie, albo mieszankę wszystkich wymienionych. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną, czwartą już listę z serii: 10 osób, które kupiły coś w internecie, a potem tego żałowały. Numer 10 pewien rodzic zamówił swojemu dziecku taką oto dinozaurową poszewkę na poduszkę. A przynajmniej tak myślał i na to wskazywałaby strona produktu na Amazonie. Oto co otrzymał w rzeczywistości. Okazało się, że zdjęcie na stronie wcale nie przedstawiało poszewki, którą kupuje, a zwyczajny nadruk na poszewce. Najzwyklejszej, białej, prostokątnej poszewce. Cóż za rozczarowanie. Numer 9. Jak pisze pewien użytkownik reddita, moja przyjaciółka zamówiła 50 twarzy Greya na ebayu. Oto co otrzymał. Mała. Jak pewnie wiecie, oryginalny tytuł książki dosłownie tłumaczy się na 50 odcieni szarości. I właśnie te 50 odcieni szarości dziewczyna znalazła w przesyłce kurierskiej, wydrukowanej na zwykłej pojedynczej kartce papieru. Ale czego spodziewać się, kiedy cena tej rzekomej książki wynosi zaledwie 99 groszy? O Cię powiem, ten dopisek w tytule na papierze rzeczywiście mógł wprowadzić w błąd. Numer 8 Oto co się dzieje, kiedy zamawiasz worek treningowy z Chin za zaledwie 20 zł. Pisze inny internauta i zamieszcza zdjęcie owego worka, który po dosłownie kilku uderzeniach rozpadł się w połowie i rozsypał całą swoją zawartość po podłodze. I tutaj nie wiem, co jest bardziej niepokojące: to, że worek rozpadł się zaraz po zakupie, czy to, co miał w środku. Oryginalne worki składają się zazwyczaj z jednolitych kawałków tkanin. Ten wygląda, jakby Chińczycy upychali w swoich produktach całe wysypiska śmieci i kawałki. Po kawałku wysyłali je za granicę na koszt obcokrajowców. Swoją drogą genialne. Numer 7. Kolejny internauta radzi, nie kupujcie na eBayu piły łańcuchowej. Oto jak wygląda prawdziwa piła łańcuchowa. Oto jak wygląda piła łańcuchowa, którą mu przysłali. Sprzedawca najwyraźniej wziął zwykłą piłkę do metalu i pomyślał, że jak podmieni brzeszczot na łańcuch urwany z przystanku autobusowego, to będzie mógł zainkosować za niego 20 razy więcej niż jest warty i nie ponieść za to żadnych konsekwencji. No niestety. Z takimi Januszami przyszło nam żyć na tym świecie. Numer 6. Ktoś inny zamówił na eBayu buty Jordany. Spójrzcie, czym sprzedawca wypchał je od środka. Na szczęście, jak pisze internauta, majtki były przynajmniej czyste. Naprawdę nie wiem, jak mało muszą zarabiać chińscy pracownicy i z jakiego kiepskiego materiału muszą robić tam ubrania, że ich obuwie bardziej opłaca się wypychać męską bielizną niż chociażby kawałkiem starej gazety. Chiny chyba nigdy nie przestaną zaskakiwać. Numer 5. Ktoś inny pisze: Moja koleżanka zamówiła w internecie dwie czapki z własnym nadrukiem. Obrazki przesłała formie linków, oczekując, że sprzedawca otworzy je w swojej przeglądarce i najzwyczajniej w świecie skopiuje grafikę. To, co przyszło do niej pocztą, przeszło jej najśmielsze oczekiwania. Na czapkach znajdowały się nie grafiki, a linki do grafik w dokładnie tej samej formie, w której wysłała je do sprzedawcy. Numer 4. Bardzo fajna bluza w serwisie RedBubble, która swoją drogą przydałaby się niejednemu pseudo z Polski. Przestań udawać, że twój rasizm to patriotyzm. Mimo ciemnego koloru bluzy, czarny napis na niej wydaje się być doskonale widoczny. Niestety tylko na stronie. Oto jak finalny produkt wyglądał w rzeczywistości. Czarny nadruk, praktycznie niedostrzegalny, wyróżniał się jedynie czerwony rasizm, wyglądający jakby stanowił wizytówkę osoby, która go nosi na piersi. Numer 3. Jak śmieje się inny użytkownik kredyta, zamówiłem dla swojej dziewczyny koc z nadrukowanymi moimi zdjęciami, a firma przysłała mi koc ze zdjęciami zupełnie obcej mi rodziny. Mimo wszystko i tak go jej podarowałem. Cóż, znając siebie, też bym tak postąpił zamiast zbawić się w reklamację i odsyłanie produktu z powrotem do sprzedawcy. Szkoda zachodu, dziewczyna przynajmniej trochę się pośmieje. Wyobraźcie sobie tylko zdziwienie tej rodziny, która oczekując swojego koca, otrzymała koc z facjatą jakiegoś fagasa. Numer 2. Było aby nie kupować na ebayu piły łańcuchowej, z kolei ten internauta radzi, aby nigdy nie kupować na aliexpress prędkościomierza. Oto krótka, acz treściwa prezentacja jego działania w rzeczywistości. Na rowerze, a co najważniejsze na jadącym rowerze. Wskazuj Księgówka kręci kółeczka aż miło, aż człowiek mógłby się rozmarzyć, że jego rower mógłby osiągać takie prędkości. Numer 1. Z kolei ten chłopak dla swojej dziewczyny wybierającej się na studia do innego miasta, zamówił w internecie poduszkę mającą przedstawiać jego głowę. Jak pisze, niestety nie wyszło tak, jakby tego oczekiwał. Jak śmieją się internauci, problem nie leży w poduszce, ale w kształcie jego głowy. I proszą go, aby następnym razem wyhodował lepiej głowę bardziej w kształcie ziemniaka. Okej, okay, tym ziemniaczanem jak Stonka najlepszy supermarket w Polsce akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich z tej serii. Poniście też na mój prywatny Instagram życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTubie Paulis soset z animacjami. Niech ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!